Wczoraj mówiliśmy o tym, że symbolem czasu Adwentu jest również świeca zwana roratką, która symbolizuje niepokalane poczęcie Maryi. Dziś obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja została przez Boga zachowana od grzechu, każdego, nawet najmniejszego, także grzechu pierworodnego. Bóg wybrał sobie Maryję na matkę swojego Syna i odpowiednio ją do tej roli przygotował. Oczywiście to fakt, że była wolna od grzechu pierworodnego, jest łaską Boga, natomiast całe jej życie było święte. Jedna z antyfon maryjnych nazywa Maryję tota pulchra. Cała piękna jesteś, Maryjo, cała piękna. To znaczy, całe życie Maryi było piękne, czyste, święte. W jej życiu nie było nawet najmniejszego grzechu, nawet najmniejszego wystąpienia wbrew woli Boga. Wszystko, co czyniła Maryja, było z tą wolą Boga, z wolą Najwyższego zgodne. Maryja jest przewodniczką na drogach Adwentu, o tym powiemy sobie jutro, natomiast to ten proces przygotowywania Maryi jest jakby pierwszym akordem w tej symfonii, którą Bóg odegrał w dziele odkupienia człowieka. To dzieło możemy nazwać taką piękną symfonią, natomiast tym pierwszym akordem jest niepokalana dziewica Maryja. To ją zapowiadał już na pierwszych stronach Biblii Bóg. Jej przyjście, jej narodziny, jej misję, jej rolę w dziejach odkupienia. Kiedy czytamy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju o niewiaście i wężu, kiedy Ewa i Adam zgrzeszyli, upadli, dokonał się ten pierwszy grzech w dziejach ludzkości, wtedy Bóg wypowiada proroctwo, zapowiada, że przyjdzie taki dzień, kiedy niewiasta zetrze głowę szatana. I to jest właśnie niepokalane poczęcie Maryi. To jest ten moment, kiedy kobieta, niewiasta, dziewica, święta, niepokalana, miażdży głowę demona, bo jej świętość jest negacją planu demona. Szatan chce zniszczyć dzieło Boga, w tym dzieło zbawienia człowieka, i to niszczenie przeszkodą na drodze do zniszczenia tego planu Boga jest właśnie ona. Ona, która staje się bramą, przez którą Bóg przychodzi na świat. To z niej Jezus weźmie swoje ciało, stanie się człowiekiem właśnie w jej łonie, w jej niepokalanym łonie, w jej najczystszym łonie. Prośmy dziś, tak jak modlimy się w tej kolekcie, którą posługujemy się podczas mszy świętej, że skoro Bóg ją zachował od grzechu, niech również nam Maryja wyprosi niepokalane życie. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg jest w stanie z nas grzeszników uczynić ludzi niepokalanych, bez grzechu, świętych. I oto dziś, wspominając jej niepokalane poczęcie, szczególnie módlmy.